Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Jeszcze raz bardzo serdecznie witam wszystkich pielgrzymów, pielgrzymujących pieszo do Skoczowa, z Pierścia, także innych pielgrzymów, którzy przybyli do świętego Wawrzyńca. Wszystkich bardzo serdecznie witam, tych przybyłych na rowerach, samochodami również. Oddajmy cześć świętemu Wawrzyńcowi, diakonowi i męczennikowi za jego stawiennictwem. Ofiarujemy nasze modlitwy. Ksiądz Sebastian modli się w intencji pielgrzymów z Pierścia. Ksiądz proboszcz Sebastian, ksiądz Jan ze Skoczowa modli się również w intencji pielgrzymów ze Skoczowa, ksiądz Czesław w intencji Bogu Wiadomej. Ja modlę się o błogosławieństwo Boże za stawiennictwem świętego Wawrzyńca dla żyjących z rodziny, a także o radość życia wiecznego dla zmarłych. Przeprośmy dobrego Boga za nasze grzechy, zaniedbania dobra, zwłaszcza za brak takiego czytelnego świadectwa naszej wiary i prośmy o miłosierdzie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem i myślę o domu uczynienia między nami Pana. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Wszechmogąca Najświętsza Maryjo, zawsze dziewicę, wszystkie najmłodsze święty i Was, bracia i siostry, modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który kładziesz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Miłosierny Boże, z gorącej miłości ku Tobie święty Wawrzyniec wiernie służył Bogu i odniósł zwycięstwo i odważnie poniósł męczeństwo. Z
Sprawa, byśmy miłowali to, co On miłował i wypełniali to, czego uczył. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie Księgi Mądrości. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Dało się oczom głupich, że pomarli. Zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich. Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnym siebie. Doświadczył ich jak złoto w tygru i przyjął ich jak całopalną ofiarę. Dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki. Ci, którzy mu zaufali, zrozumieją prawdę. Wierni w miłości będą przy nim trwali. Łaska bowiem i miłosierdzie dla jego wybranych. Oto Słowo Boże. Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich. Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich. Błogosławiony człowiek, który boi się Pana i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach. Potomstwo Jego będzie potężne na ziemi. Dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawy. Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich. Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza i swymi sprawami zarządza uczciwie. Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje i pozostanie w wiecznej pamięci. Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich. Nie przelęknie się złej nowiny, jego mocne serce zaufało Panu. Jego wierne serce lękać się nie będzie i spojrzy z wysoka na swych przeciwników. Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich. Rozdaje i obdarza ubogich. Jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, wywyższona chwałą będzie jego potęga. Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera. Kto zaś hojnie sieje,
ten hojnie te zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi, tak jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg, a Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki, według tego, co jest napisane. Rozproszył, dał ubogim. Sprawiedliwość jego trwa na wieki. Ten zaś, który daje nasienie siewcy i chleba dostarczy ku pokrzepieniu i ziarno rozmnoży i zwiększy plon waszej sprawiedliwości. Oto słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. Kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. Obiecuje tym, którzy Jemu zawierzą, przyjmą Go jako Zbawcę i Pana. I jeżeli uważnie, siostry i bracia, czytamy Ewangelię, wsłuchujemy się w naukę Jezusa Chrystusa, to myślę, powinno zmusić nas do refleksji jedno ze stwierdzeń naszego Zbawiciela. Kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Od samego początku historii, początku chrześcijaństwa, męczeństwo towarzyszy wyznawcom Jezusa Chrystusa. Święty Szczepan męczennik, potem męczennicy końca pierwszego wieku chrześcijaństwa, a potem wielkie prześladowania w Cesarstwie Rzymskim. Oddawali za Chrystusa życie, ludzie starsi, ale kiedy czytamy spis świętych tamtych czasów, to wydaje się, że większość tych, którzy dali świadectwo Chrystusowi, ofiarowali za Chrystusa swoje życie, to byli ludzie młodzi, często bardzo młodzi.
często wręcz nastoletnich wyznawców Jezusa Chrystusa z tamtych czasów. Co Chrystus obiecuje swoim wyznawcom? Na pewno krzyż, na pewno ciężary i trudną drogę. Obiecuje zbawienie, zaprasza nas do zbawienia. Ale ta droga prowadząca do zbawienia, zauważcie, ona zawsze prędzej czy później będzie wiązać się i łączyć z Chrystusowym krzyżem. Nie ma zbawienia bez krzyża, bo to na ołtarzu krzyża Jezus Chrystus pojednał nas z Bogiem Ojcem. Tam dokonało się odkupienie. Na ołtarzu krzyża Chrystus wynagrodził w pełni, całkowicie i nadobficie za wszystkie nieprawości świata aż do końca czasu. I ten krzyż i tą trudną drogę Jezus nam ofiaruje i na tę drogę Jezus nas zaprasza. Weźcie Ewangelię. Czytajcie uważnie. Przecież Jezus mówi, kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój. Jezus mówi do nas na świecie, doznacie ucisku. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia. Dlatego, że wierzycie. Dlatego, że mi ufacie. Dlatego, że idziecie za mną. Tak było w życiu świętego Wawrzyńca Diakona. Poszedł za Chrystusem, w pełni zaufał, był konsekwentny i poniósł męczeńską śmierć. Bohater trzeciego wieku chrześcijaństwa. I siostry i bracia, kiedy my patrzymy na ostatnie stulecia, to przecież tak naprawdę męczeństwo towarzyszy cały czas chrześcijaństwu. Kiedy zapytano ojca świętego papieża Franciszka, a co czeka chrześcijan w przyszłości? Jaka będzie przyszłość wyznawców Jezusa Chrystusa? Nie wiem, czy pamiętacie, bo to stwierdzenie Ojca Świętego biło się szerokim echem w całym świecie. Papież uśmiechnął się i powiedział jedno słowo na to pytanie. Czeka nas wszystkich męczeństwo. Taka jest i taka będzie przyszłość chrześcijaństwa. I my musimy być na to przygotowani, że będziemy wydawani, będą nas prowadzić przed sądy, będą ludzie wierzący nienawidzeni nawet we własnych rodzinach. Ileż oberg słyszy nie jedna babcia z ust wnuków, synowej czy syna, bo idzie na mszę świętą do kościoła. Bo będą z niej kpić, że trzyma w rękach różaniec, że modli się za całą rodzinę. Iluż dzisiaj młodych, bo ja słyszę akurat, goszczę jednego z księży proboszczów z rejonu Lublina. To jest parafia duża podlubelska, tam będę miał misję we wrześniu. W pewnym momencie znikli ministranci w tej parafii. Dlaczego? Bo w internecie rozpoczął się taki hejt na tych służących do mszy świętej. Spotkali się z obelgami na boisku czy w szkole, bo ktoś to zorganizował. Oni nagle znikli. Trzeba było wielu miesięcy, by część z nich wróciła. Mówili, dlaczego odeszli. Bo to był ciężar ponad ich siły. Nie umieli się bronić. To jest męczeństwo. Dzisiaj to męczeństwo dokonuje się na naszych oczach, w tej przestrzeni wirtualnej. Bo tam można zabić człowieka. Obedrzeć go z godności i upodlić całkowicie. Można. I to ludzie nikczemni często będą robić. Żeby zabić Jezusa Chrystusa w sercu konkretnego człowieka. Kochani moi siostry i bracia, kiedy patrzymy na historię, często mamy olimpiadę w Paryżu, bez przerwy się wraca do czasu wielkiej rewolucji francuskiej. A czym ona była? Czym byli ci twórcy tej rewolucji? To była banda morderców. Ich ręce ociekały krwią.
najpiękniejsze świątynie, o które dziś się dba, choćby katedra Notre Dame, były zmienione w tamtym czasie na świątynię pogańską, nawet na burdele. To była treść rewolucji francuskiej. To były mordy, pracowały gilotyny, a my się cieszymy, że była kiedyś rewolucja francuska, że coś wniosła w historię świata. Tak naprawdę ten świat wtedy, Francja, spłynęła krwią wielu, wielu tysięcy, setek tysięcy ofiar. Nie ma się z czego cieszyć. Ginęli przede wszystkim chrześcijanie. Wiek XX przecież, siostry i bracia. To jest wiek wielkiego męczeństwa chrześcijan. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Przynajmniej milion ludzi zostało zamordowanych z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. Kiedy? Ja przypomnę pewne fakty. Najpierw Ormianie, 1 400 000, około 1,5 miliona Ormian, dlatego że byli chrześcijanami, wyznawcami Chrystusa, zamordowani przez muzułmanów, przez Turków. To był okres wielkiego męczeństwa chrześcijaństwa. Niedługo potem wielka bolszewicka rewolucja. Płonęły cerkwie, świątynie, mordowano duchownych. Próbowano budować nowy świat, niszcząc ten świat, który stworzyły pokolenia, kultura i śmiennictwo, znieprawiając ludzi. Potem to, co się stało w Meksyku, lata 30. ubiegłego wieku, niedługo będziemy obchodzić stulecie, tam komuniści wymordowali przynajmniej 650 tysięcy ludzi na kontynencie amerykańskim. Do dzisiaj są beatyfikacje, mówi się o wielkich rzeszach męczenników meksykańskich, ludzi wierzących. Szaleństwo komunizmu, tej czerwonej zarazy, sprawiło, że ta ziemia spłynęła krwią. Potem przecież to, co się stało w Hiszpanii, tysiące wśród zakonnych kapłanów mordowanych, palone kościoły, pozostawały tylko zgliszcza. Chcieli budować nowy świat, ale bez Boga, bez Chrystusa. A skończyło się to wielką zbrodnią, działaniem przeciwko człowiekowi. Nie mają się czym cieszyć lewica, bo są odpowiedzialni za mordy przynajmniej 160 milionów ludzi w skali całego globu ziemskiego w wieku XX. Potem przyszedł okres faszyzmu, potem odrodzenie islamu i zauważcie, że słyszymy bez przerwy, giną chrześcijanie w Nigerii, giną chrześcijanie w Pakistanie, dzisiaj w Afganistanie nie ma już jednego księdza. Każdy, kto przyznałby się do tego, że jest chrześcijaninem, od razu podrzynają mu gardło, bo nie ma prawa istnieć, żyć w tej przestrzeni, tego kraju, czy między innymi w niektórych krajach islamskich. Nie ma prawa żyć człowiek, który wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa. 350 milionów ludzi jest dyskryminowanych w świecie współczesnym, to są dane ONZ-u, nie księdza, z powodu swojej wiary, z powodu chrześcijaństwa. Pozbawiani możliwości rozwoju intelektualnego, dostępu do szkół, do lecznictwa, do robienia kariery, budowania jakiegoś dobra, wzbogacania tych społeczeństw, w których żyje. To są formy prześladowania. I kochani moi siostry i bracia, to co powiedział Chrystus, na świecie doznacie ucisku. Będziecie w nienawiści z powodu mojego imienia. Zauważcie, jak to realizuje się także w Polsce. Pozwólcie, ja przytoczę kilka faktów. Kiedy to się zaczęło? Nie wiem, czy wiecie, że po roku 1989 w Polsce zamordowano więcej kapłanów katolickich niż w okresie stalinizmu. W okresie już wolności. Bo co rusz,
słyszeliście, tu tam został zamordowany ksiądz, znam osobiście 3 zamordowanych. Przez kogo zostali zamordowani? Najczęściej to byli ludzie młodzi. Tych 3, których znam, 2 z nich zostało zamordowanych przez byłych ministrantów. Ksiądz, którego poznałem w Głogowie, misję w październiku, w styczniu słyszę, został zamordowany przez kogo? Ano w parafii, w której pracował pod Głogowem, kilku młodych chłopczyków chciało mieć pieniądze na wódkę. Ktoś wpadł na pomysł, przecież proboszcz ma, bo jest kolęda, na pewno tam jest kupa kasy. No i oczywiście wtargnęli na plebanię, zamordowali kapłana i zamordowali jego ciocię. To była kobieta, która miała 96 lat, w sposób bestialski. No i zdobyli na wódkę 620 zł, bo tylko tyle było. No i zapracowali sobie na dożywocie. Przecież to byli kiedyś ministranci i lektorzy. Więc ja pytam, a co się stało z tymi młodymi ludźmi? Ksiądz dobrodzienny, pochodzący z Pożywca. Kilka tygodni przed śmiercią odwiedzał mnie tutaj w Jasienicy. Tam miał u niego misję. Sąsiad, syn sąsiada, 21-letni chłopak. Chciał gdzieś tam pojechać ze swoją dziewczyną po Polsce. Musiał zdobyć samochód, więc po co miał prosić ojca? Zamordował księdza. To żywocie. Wszyscy współczują temu mordercy. Nikt nie współczuje ofierze, bo tak to jest. Nie mamy miłosierdzia dla ofiar, tylko dla sprawców. Ktoś nas tego nauczył. To jest jeden z wielkich błędów, ja myślę. I otóż popatrzcie, w Polsce, w katolickiej Polsce, nawet w okresie komuny, z czasów stalinowskich, nie zamordowano tylu kapłanów, ile w demokratycznej Polsce. Więc pytam, co się dzieje? I to robią ludzie ze środowisk katolickich, nawet często bliskich Kościołowi, młodzi. Kto posiał zło i jak działał szatan w sercach tych młodych ludzi? To jest porażające. Dalej. Pamiętacie, siostry i bracia, tę agresję słowną najpierw skierowano przeciwko ludziom wierzącym w Polsce. Od czego się ona zaczęła? Od takiego prymitywnego stwierdzenia pełnego pogardy, te moherowe berety. A wiecie, co to są moherowe berety? Nikt z was tego nie wie, bym zapytał. Moherowe berety, uwaga, to jest nakrycie głowy arystokracji angielskiej, XIX, XVIII, koniec XVII wieku. Prawo do noszenia moherowego nakrycia głowy miała tylko arystokracja, nie ci bogacący się kapitaliści, ludzie błękitnej krwi. To był znak błękitnej krwi. Jeżeli ktoś pod adresem osób modlących się, wierzących w Polsce, pogardliwie powie moherowe berety, to znaczy, że w sercu tego człowieka była pogarda i nienawiść do ludzi wierzących. I to był, myślę, taki pierwszy akt, gest agresji słownej. Potem słyszeliśmy o opiłowywaniu katolików. Potem te akty przemocy w tym wymiarze zewnętrznym, niszczenie krzyży, kościołów, napady i tak dalej, agresja. Przecież ona znajduje oparcie w konkretnych ludziach, w konkretnej partii politycznej, bo nigdy nie powiedzieli, nie wolno tego czynić, to jest przestępstwo. Pokażcie mi choć kogoś, żeby powiedział, że to jest przestępstwo. A jest to przestępstwo.